Siemano, z tej strony jest kolejny odcinek z Roblox. Dzisiaj gramy w Refinery Caves, bo bardzo dużo osób pisało, żebym to nagrał, tak więc odpalamy. Tak więc tutaj nas jakieś pytania zdadzą wywalone, odpalamy, zobaczymy, co tu się będzie działo. Tak więc na razie czekam, aż się załaduje i widać, o, w aucie jesteśmy od razu, więc sympatycznie. Czarny ekran, dobra, trzeba poczekać chyba. Dobra, załadowało nas gdzieś indziej. To jest jakiś chyba początek, coś w tym stylu, dobra, zobaczymy. Okej. Nie działa w ogóle obracanie. Klikam R. Dobra, E się rzuca. To możemy zrobić tak. Tu jest jakiś kwiatek. Tu jest lampa. Dobra, otwieramy drzwi. Ale fajne. Witaj. Zostałem poinformowany, że będziesz. No, że mam na jakąś pozycję się tutaj. Apply. A. No. Dobra. Tak, czytaj, co tam napisałem. Dobra, czyli będziemy. Znaleźliśmy jakąś robotę. Jason Taylor. No dobra. Czyli tak. Czyli tak. Dobra. Dzień dobry. Welcome to our team. Hope you like your stay. And by the way. O nie, jaki eksperyment. Tutaj mamy listową. No, przydałoby się wiedzieć. Aha. Dwa światy łączy. Teraźniejszość i przyszłość. Duża emisja radiacji. Pić mi się chce, tak? Dobra, daj picie. Dobra, idziemy. też chcę po schodach. Dobra, idziemy za nim. Dobra. Na razie nie idziemy do wyjścia. Nie ma tutaj szefa. Ale jest lodówka. Dobra. Ding, 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 ding. Mogę to jakoś podnieść? Mogę. Gul, gul, gul. Dobra. Gdzie idziemy? Idziemy do głównego czegoś tam. Nie wiem, co napisało. Pomocy. A, dobra. Tu jest gościu. Mainframe. We're here to make the check-up in Link Point. Tutaj jest gościu, a. Dobra. Będą jakieś skany robić? Nie mogę się ruszać. Nie wiem, co tak powinno być, ale chyba tak. No, mam nadzieję, że żadnego problemu nie będzie, że się nie mogę ruszać. O nie. Gazują nas. Dobra. O, teraz mogę chodzić. Wow, ale fajne. Portal. No, powinniśmy zacząć. O nie, nie pamiętam, co napisało. Dobra, wrzucę to. Dobra. Przekamera się naładuje i wciskamy duży czerwony guzik. Uwaga, uwaga. Wciskamy. Ulala. Portal? Jesteśmy. Mhm.
Wow. Dobra. Nie ma prądu. Coś się świeci jednak. Dobra, idziemy. No, nie ma prądu, a się świecą światełka. Dobra. No, nie działają komputery. To. Rakiety. Oj, pominąłem. Mogę wziąć jakieś narzędzia? Chyba nie. Dobra. Idziemy dalej. Ale w ogóle światło fajne tak świeci. A, na mnie nie działa. Tutaj latarka. Dobra. O nie, czy my musimy. Tam jest bardzo niebezpiecznie. No dobra. Ale jesteśmy przebrani teraz. Jestem gotowy. O, przyznał dostęp. Czekamy, aż się otworzy, aż nasz kolega. To chyba Jason. Nie pamiętam. Idziemy. I znowu nie mogę chodzić. Akurat tak stanęliśmy dziwnie. O. Fajnie. A niestety nie muszę. Znaczy muszę mieć na trzecioosobowej. Znowu coś tam robią. No i wchodzimy. O. Co to jest? I znowu nie mogę chodzić, czyli czekamy na gościa. Ale to jest ładnie w sumie, takie zielone. O! Musimy spierniczać. Poziom radiacji jest za duży. Natychmiast. Ajajaj. No. Przeniosłem się w czasie. 5 lat do przodu. Shafterland? No. Czyli w końcu zaczynamy, ponieważ to była taka, nie wiem jak to nazwać. No, pierwsze bierzemy i lecimy. Dobra, po pierwsze, nie mam pojęcia gdzie. Dobra, chcę tak. I zobaczymy, co tu się będzie działo. Tak więc, o, spawnuje nas w jakimś aucie. Skip tutorial. Nie będę skipować na tutorialu, przyda nam się. Ale no tak, na razie potrzebujemy narzędzie jakieś. O, no ładnie pokazuje. Tutaj można wjechać. A, to tu jest wolne. Mogę te drzwi zamknąć? Oczywiście, że mogę. Dobra. Czyli potrzebujemy. To nie jest siekiera, bo to jest. Ta gra jest bardzo podobna do Lambert Tycoon. Nawet w opisie jest napisane, że jest inspirowana Lambert Tycoonem właśnie. Czyli nie siekierę, tylko kilof trzeba kupić. Kupujemy kilof. To jest tak samo. O, co to jest? Limited stock. Kupiłbym to, ale nie mam pieniążków. Teraz to jest? Mini showcase. Dobra, tak więc na razie kupujemy. Tak, za 10 dolków. Też mamy akurat 10, więc. Kupujemy, otwieramy i mamy w ogóle. Blueprinty. Tak więc mamy młotek. Jaki młotek to jest? Tu jest młotek, to jest kill off. Dobra, ja sobie to autem podjadę. Aha, to jest tutaj. I kill off. Dobra, czyli musimy. Dobra, czyli musimy wykopać to. A jak trzymam działa? Nie, trzeba klikać.
Ale się trzęsę. Co to jest? Tam będą jakieś drogie minerały będą. Bym tam pojechał, ale... Ale dopiero zaczynam grę, więc... Zostanę tutaj. Dobra, ja to wykopię szybko, bo trochę długo to idzie. Dobra, ogółem musiałem taką przerwę zrobić, więc wykupimy sobie inny klocek, bo tamten mi zniknął już. Więc dobra, taktyczne cięcie i widzimy się, jak już skończę kopać. Dobra, mamy klocek. Teraz trzeba iść to sprzedać. O, tam, dobra. Ty, w ogóle z rury wydechowej dym leci. Fajnie wygląda. Ale no, auto zardzewiałe całe. Trzeba by kupić lepsze. Aj, zderzenie, kolizja. Wypadek samochodowy, nie udało się. Dobra. Mamy tylko jeden klocek, ale widzę, że tutaj tego jest o wiele więcej. Tu wszędzie właściwie można kopać. Ciekawe, czy w ogóle te drzewa da się jakoś ciąć, czy one tak są wiecznie, tak samo. Jezu, ale ciężarówka. Szkoda, że w Lambertakunie takie nie ma. Dobra. No. O, tutaj. Dobra. Jest. Sprzedaję za 13. Dobra. A, czyli już się nauczyłem. Mimix shop where you. A, czyli. A muszę najpierw zwiedzać trochę. Czyli tam chłop jest jakiś obok sklepu. Jezu, ale to jest dużo, to jest cave, góry. Jeszcze jakiś dealership inny. Dobra, nie, za dużo jak na teraz. Tam coś jest ciekawego. Ale dobra, na razie pójdziemy jeszcze do tego gościa, co jest obok sklepu ponoć. I zobaczymy, co on ode mnie chce. To jest ten sklep. Tam jest w ogóle jeszcze obok, ale to zgaduję, że to są jakieś meble dosłownie. No bo domek, no to trzeba się spodziewać. Jezu, jaki bogol. To jest złoto jakieś. Jakie tu maszyny mają. Dobra. A tu był jakiś gościu. Darmowa praca, pojazd wymagany. Dobra, zobaczymy, co tu on chce ode mnie. Zimo 2. Tak, potrzebuję pracy. Dostarczy to. O nie, mam czas. Cave. Cave? A, tam był cave. Sklep w cave jest tym. Nie z siekierami, tylko z kilofami. No dobra, to jadę. Tam był cave, z tego co pamiętam. No, pamiętam, bo byłem tam dosłownie chwilkę temu. Tak, to są takie tablice jak w ten. No, jak w prawdziwym życiu nawet macie takie tablice przecież. Ale w Lamprotekumie tak nie było, więc trzeba było się uczyć i zapamiętać całą mapę. A tu jest. I tu jest mapa! Obczaję ją, tylko na razie chcę dojechać, bo. Ile mam czasu? 80 sekund. Cave, tutaj. Tam są góry. Jo. I tu jest chyba ten cave. Albo gdzieś dalej. O, rzadka ruda właśnie się zespawnowała. No, tutaj jest dość sporo rzeczy, z tego co widać. Tak, Cave Pickaxe Shop. No to idziemy tam. 60 sekund jeszcze. Da się światło zapalić, ale fajnie. Dobra, minutka, minutka. Widzę, że tutaj za bardzo chyba nic ciekawego nie ma, bo to wszystko wygląda jak takie zwykłe. Jak zwykły kamień po prostu. O, tu jest ciemno. Dobra. Tutaj nie ma nic ukrytego, chyba nie. Tu już wygląda, jakby był jakiś sklep, ponieważ są światła. Wygląda tak, tunel, lekko kopalnia jakaś. O, tutaj. W tym jest jeszcze więcej tunelów. Nie wiem, czy ja stąd się wydostanę. Chyba. O, dostałem pieniądze. Sam. O, znikło. Mogę to podnieść? A to jest to samo, to ja tego nie chcę. O Jezu. O Jezu. O Jezu. O cie, panie. 200. Co? Co? Wow. Światło. Dobra. Jak na razie ja będę iść tam do mojej bazy. Więc dobra, ten psika robię jak wracamy. Może po drodze jeszcze jakąś rudę zgarnę.
Dobra, teraz pytanie, którą rudę by tutaj zabrać? To wygląda dość sympatycznie. Nie mogę, to jest zbyt twarde. Ale to mogę, dobra. A to wygląda lepiej, to wygląda jak taki emerald. Dobra, to kopiemy to. To prawie w ogóle HP mu nie zadaje. Czy tam, nie wiem jak to można nazwać. Ale wykopiemy to. Pójdziemy sprzedać. I można może kupić lepszy kill-off. Chociaż nie wiadomo. Dobra. To taki fajny w ogóle pokazuje, ile jeszcze zostało. Chociaż strasznie wolno to idzie. No, jeszcze chwilkę. I teraz tak. Dobra, myślę, że taki jeden klocek wystarczy jak na razie. Tak. Tutaj jest dobra. Czekajcie, bo zgubiłem tego klocka. A tutaj sobie leży, dobra. A da się tak boostować? Da się. I to nawet szybko da się. Dawaj z tego klocka. Tam się sprzedaje. Chcę jeszcze raz spróbować, bo to jest chyba dobry sposób nawet na przemieszczanie się. Zobaczymy. No, szybciej da się jeździć chyba. Dobra, sprzedajemy to. 9. Co tak słabo? No trudno. To idziemy w takim razie do sklepu. Mamy 80. Aj, tak, dobra. Tu jeszcze jest sklep, ale tam chyba nie wygląda, jakby jakieś siekiery były. Czemu ja cały czas mówię siekiery? Chodzi mi o kill-offy. Kill-off kupimy tam. Najprawdopodobniej będą jakieś lepsze, chociaż nie wiem. Może tam za 200 dopiero jest kolejny w tej jaskini. Ale to się zaraz zobaczy. To są właśnie jakieś te przerabiarki, nie wiem. Płytka naciskowa. Kabel. Są chyba takie rzeczy. A, żeby ludzie nie wchodzili im na działkę. Fajne. Tutaj są. Bym to kupił. Winda. Dobra. To se uzbieramy troszkę. Czyli to chyba wszystko w tym sklepie. Dobra, ja bym kupił tą siekierę. Aha, ten kill-off. I za 50 bierzemy. I mamy. Tak więc teraz bym poszedł po prostu wykopać troszkę. Stąd chyba wezmę po prostu trochę. Tam jakiś statek w ogóle zatonął. Wygląda tak samo jak ten z Lambertykuna, więc fajnie. Dobra, kopiemy to. A, dobra, to timelapsika zrobimy z tego, jak będę kopał dziurę w kamieniu. Dobra, mamy już trochę tego uzbieranego. Mi się wydaje, że jest szansa na to, że dostanę stówkę, czy ile tam potrzeba. Ty w ogóle zauważyłem, że jak się skręca w prawo, to się kierunkowskazy odpalają. A jak tak sobie skręcam, to też niestety, ale no, nie można chcieć za dużo. I nie wiem właśnie, gdzie mam działkę. Chyba tutaj mam, ale nie mam pewności. Tutaj jest wszystko. Dobra, chciałem tą mapę zobaczyć jeszcze. Tak więc ona jest. Ty no. Wow, czekajcie. Ja byłem tylko tutaj. A ta mapa. Jezu. To jest w trakcie budowy. Work in progress. Wow, i to naprawdę jest duże. No, tutaj dealership jest. To jakieś autka będą.
Emeraldy, to wszystko pokazuje. Fajne, fajne. To jak na razie ja sobie pójdę tutaj. Jeszcze nie ma co myśleć o takich rzeczach. Nie stać mnie. Właśnie, a ja mogę klapę otworzyć tam? Mogę. Czyli mogłem jednak wyjechać tak sobie tyłem tutaj. Chociaż ja mogę chyba tak robić. Ziup. Ziup. A tam to też się powinno sprzedać. I piszemy do tego gościa 54. Troszkę mniej niż się spodziewałem, ale myślę, że jeszcze możemy pójść tutaj. Znaleźć. No, chyba w sumie to mogę wykopać. Dobra, czyli co, znowu ten lapsik? Jo, lecimy jeszcze raz ten lapsika. Dobra, wykopałem dość dużo. To właściwie cały ten blok, co tutaj leżał. Pakuję wszystko do auta i jedziemy sprzedać. I spróbuję wjechać w ogóle autem do góry, ale nie wiem, czy się uda. Oby się udało. Jak się uda, to chyba uda mi się wszystko tak ładnie sprzedać bez przenoszenia. A jak nie, to trudno. A nie, dobra, chyba jednak nie wjadę. Nie wiem czemu, wydawało mi się, że tu były rampy takie. Ale spróbuję. Spróbuję zrobić to takim sposobem. Zi. O, od razu jeden wleciał. Nie, to chyba nic nie da. Dobra, tak więc wyciągamy wszystko na to i sprzedajemy. Tu już powinienem mieć siano na to, co chciałem kupić. O Jezu, stówkę za to dostałem. No. No to widzicie. Będzie mnie stać na jakąś tam przetapiarkę? Coś takiego. Nie wiem konkretnie dokładnie jak się nazywa, ale teraz zobaczymy. O, chłop ma ciężarówkę. Wow. Takie coś sobie kupimy, tylko że słabsze. Widziałem, że gość miał dwa. Może tutaj są jakieś dwa typy, albo nie wiem w sumie. Jeszcze mogę zobaczyć tam, gdzie się sprzedaje. Dobra, czyli na to nas stać, bierzemy to. Dzień dobry. Tak, kupujemy. Dziękuję. I teraz pytanie. Czy to jest moje, czy nie? Tak, to jest moje. No, położymy to. Nie wiem, czy mogę tak położyć. Położę tak na krawędzi. Oczywiście, że nie trafiłem, tak jak chciałem. Ho. Ho, ho, ho. O. Dobra. Tak o chciałem. Teraz musimy pójść na kolejną wyprawę po jakieś rudy. Więc wziąłbym po prostu tutaj jakieś pierwsze z brzegu. I bym wykopał to. I potem jak to sprzedamy, to pójdziemy po siekierę. Jaką siekierę? Pójdziemy po kilof, który był w tym cave'ie za 200. Bo powinniśmy dostać tyle za sprzedanie tego. Plus jak to się przetopi, czy tam cokolwiek innego się z tym zrobi, to chyba większą wartość będzie miało, więc powinno się opłacać. A potem skończymy odcinek. Ha, widzicie? Ale magia, nie? Dobra, kopiemy dalej. Jakieś małe kawałki z tego wychodzą. Tam wychodziły większe. Albo tak może mi się wydaje? Nie wiem. Dobra, ostatnie uderzenie. No, ten klocek też nie jest jakiś giga duży. Nie wiem, czemu takie małe wychodzą. Spróbujemy na początek 3 chyba. Zobaczymy, ile dostaniemy za to. Może dostaniemy 120, będzie nas stać, chociaż wątpię. O, ten jest fajny klocek. Dobra, wracamy się tutaj do mojej bazy. Czy on tak dziwnie wygląda? A nie, bo to jest po prostu szare. Myślałem, że to tak w ziemię było wbite. Ojoj. Trzeba będzie kupić te taśmociągi, żeby nie trzeba było tak wkładać na siłę. Dobra, wszystko, wszystko. I tu się zrobiło?
to się zrobiło? Mam pytanie. Nie mam pojęcia. No chyba się zrobiło. Zobaczymy, jak wyglądał taki zwykły klocek. Bo może po prostu tego typu się nie da. Tak, o, przekroić. Nie da się jakoś szybciej bugować. Chyba się nie da. Dobra. Dzień. Robi się dzień. O, nawet duży klocek. Dobra, idziemy sprawdzić, czy to się zmieniło, czy... Nie no, zmieniło się. Tak. No, to jeszcze to włożymy. Ziup. I zobaczymy, czy też wyjdzie. Tak, dobra. Czyli teraz już wiem, że jednak to coś robi. I może dostaniemy więcej siana. I zrobimy więcej. Testujemy. Tak więc idziemy. Właśnie, jeszcze muszę zobaczyć, czy tam są jakieś lepsze te przepalarki, przytopiarki. Nie wiem. Po prostu pójdę zobaczyć, czy tam są jakieś lepsze, czy nie ma. Jak są, to to by tak mnie nie stać. Ale idziemy zobaczyć mimo wszystko. Mam w ogóle 5 klocków. Taki mały i kilka dużych. Tam coś jest. Dobra, sprzedam to i zobaczymy. Ale chyba tylko tam jakieś budownicze rzeczy są. Dobra. Mamy 5 klocków. Ja obstawiam, że dostanę 150. 50. Nie no, co jest z tą grą nie tak? Co to jest? Wow. Kolejne coś spada. Nie wiem, gdzie to wybuchło. To jest do szkła. Dużo rozumiem, naprawdę, bardzo dużo. O, to jest fajne, tylko to troszeczkę kosztuje. I drewno. Czyli chyba, żeby drewno mieć, to trzeba kupić. No dobra, ja myślę, że te 60 szybko sobie możemy zarobić, kopiąc po prostu w tym, bez przepalania. I pójdziemy po lepszy kill-off. I wtedy będziemy mogli kopać. Wtedy będziemy mogli kopać, bo chyba powinien być dobry ten kill-off. Może na mniej strzałów będzie trzeba, to będzie można to robić. I myślę, że będzie można tam to szkło ogarnąć, czy co tam w sumie jest. Więc to było też fajne. Chociaż w sumie może ten kill-off, bo to też jest jakiś lepszy. Może on może. Nie, nie może. Zastanawiam się, czym się te dwa klocki różnią. Czy on jest jakiś wartościowy, czy właśnie on jest gorszy. Chociaż, no nie no, wygląda jak bardziej wartościowy klocek. Jak dla mnie. Chociaż może być inaczej. Też nie ukrywam, że nie znam tej gry. Ale to chyba na więcej strzałów w ogóle schodzi. Musi być lepszy. Ale wykopię jeszcze ten na wszelki wypadek. Jak wtedy dostałem za 9, dostałem 100, to za 3 dostanę 35 może. Wziąłbym 4. To może się uda. Dobra, to jest klocek, który decyduje, czy nam się uda, czy nam się nie uda. Bo to jest ostatni klocek, który wykupię tym kill-offem. Uwaga, uwaga. Wykopany nie. Teraz wykopany. Jest, ale duży. Gigant. Ciekawe, czy da się gdzieś sprzedawać za drożej na przykład. To jest dla mnie niewiadome, ale kiedyś się dowiemy. Dobra. Nie no. I 20 jeszcze. Zastanówmy, co to jest. Nic. Światełka po prostu się świecą, tak o. 20 jeszcze. Skąd ja mam wyczasnąć 20?
No muszę kopać. No to wygląda jak najlepszy klocek, taki marmurowy. Dobra. No tak, za 4 dostałem 40, to wykopię 2. Albo wykupię na wszelki wypadek 3. Bo 3 mi da gwarantowane 30. Znaczy nie gwarantowane, ale powinno dać 30. O nie, znikło. Znikło mi. Jakim cudem. Czekajcie, czy to rośnie? Czy to rośnie spod ziemi jak drzewa? Czy to rośnie jak drzewa? Trochę dziwne. No ale zniknęło mi, a takie fajne było. Dobra. Idziemy sprzedać wszystko. Powinno mi dać 20 co najmniej. A jak nie da, to będę smutny. Będę bardzo smutny. Dobra, 3 klocki. Na logikę 30 powinienem dostać. Dostanę 32, jej. Dobra, idziemy teraz po kilo lepszy. I ogólnie jeśli się znacie i wiecie jakie są ceny tutaj klocków, czym one się różnią, to możecie na jakiś komentarz dać i opisać mniej więcej. Ale jeśli wam się nie chce, to nie musicie. Więc póki co musimy dojechać po nowy kilo, którym może uda się szkło wykopać, czy nie wiem, też to nie wątpię, żeby to było szkło. To wygląda jak jakiś diament, którego nigdy nie zdobędę. To zielone też wygląda fajnie, ale to chyba nie jest jakieś drogie. Dobra, idziemy na razie po kill-off, tak więc taktyczne cięcia albo timelapsik, nie wiem co mi się będzie chciało robić. W ogóle patrzcie na to, z kim jestem na serwerze. Giga chat. Jaki ma nick. Duży nick. Dobra. Tam jest coś jeszcze. Dobra, nie. Nie idziemy dzisiaj. Idziemy w kolejnym odcinku. Bo teraz chcemy kupić to. Tak. Tak. A, czemu ja to pakuję? 4. Mamy lepszy kilow. Co to jest? To jest bramka antykradzieżowa. Aha. Sympatycznie. To jest ten alarm, który się odpala, jak ktoś kradnie. Ja bym poszedł po troszkę tych klocków, bym je przerobił i byśmy kończyli film. Bo to już troszkę długo nagrywam. Nagrywam 43 minuty. Chociaż tam pewnie wyjdzie krócej, bo długa przerwa była przez chwilę. Ale to się wytnie. O, jak to pojawiło się szybko nagle. To było bardzo niespodziewane. W ogóle mam 61 FPS-ów. Coś mi się tu pokazało, albo mi się wydawało. A, framerate, dobra. No i znikło. Musiało naprawdę. Jak chcę to szklane coś. To co wygląda magicznie. Nie widzę. Dobra, wykopiemy to. Zobaczymy, czy będzie szło szybko. Chyba szybciej można się częściej klikać. A czy zadaje więcej, to nie wiem, bo nie wiem, ile na tym klocku zadaje normalnie. A, i takie małe coś. To fajnie. Zobaczymy na tym. Nie no, chyba troszkę więcej daje. Chociaż w sumie... Chyba tyle samo. Ale szybciej po prostu się to klika. Ale może za to ma też większą moc. Tylko nie wiem jak to sprawdzić, skoro tutaj nie ma gdzie. Dobra, jeszcze to. I może po drodze, jak będziemy wracać, znajdziemy takie świecące się, błyszczące, szklane coś. Dobra. Chyba nie ma. Gdzie to może być?
Może w tamtą stronę. Co to jest? Tam coś wysoko jest. Nie wiem, co to jest. Jakieś tory? Coś do transportowania się raczej. Wygląda to fajnie. No, jakiś most po prostu. Ciekawe, że autem da się przejechać, raczej nie. Sklep z... meble można kupić. I sklep elektroniczny. Jaka ta mapa jest duża. Dobra, nie, za dużo, za dużo, za dużo. Wracamy. Lewo, prawo? Którędy ja przyjechałem? Chyba prawo. Tu jeszcze jest. Widzicie to? Szkło. To coś. Szklane coś. Idziemy. Haha. Moje auto niby nie podjeżdża. Ale ja wiem, jak podje... A. No tak. Zdarza się czasami. Nie. Dobra. Żyję. To jest najważniejsze. A pytanie, czy można to jak w Lamber Tycoonie? Nie można. To dobrze w sumie. Dobra. Czyli trzeba z buta iść. Dobra. Może pójdę tam do wjazdu. No chyba szybciej nie jadę. Albo jadę? Teraz szybko jechałem. Dobra. Idziemy szybko do góry. Tu są te szklane klocki. Uwaga. Mogę. Mogę szkło kopać. Nie wiem, co to jest. Raczej nie szkło, ale... Ale dno wygląda jak szkło trochę. Minimalnie. Może jakieś aluminium, coś. Zwykły klocek, ale mi się wydaje, że jak je się przepali, to one dopiero wtedy będą jakkolwiek fajne. Bym jeszcze poszedł, bo tam wygląda jak jakaś miedź na przykład, coś takiego. Chciałbym jak najwięcej różnych rodzajów tego pokopać. Bym po to miedź poszedł właśnie. No to wygląda bardzo, bardzo jak miedź. Więc lecimy szybko. O! Patrzcie, gdzie ja jestem. Jestem tutaj. Dobra, mamy kawałek miedzi albo czegoś innego. I idziemy na dół z tym. Ha, przydałoby się helikoptery mieć. Gdzie jest mój jeden klocek? Tam jest jeden klocek. Wow, ale jestem Giga Pro. Ta muzyka, która teraz gra, jest bardzo podobna do tej, co w Lambert Tycoonie często leci. Nie wiem, czy będziecie słyszeć, bo chyba cicho mam, ale... Ale jest. Dobra, jesteśmy pełni. Mamy dużo jedzenia w środku. To jest jedzenie prawdziwego Ugabuga. Nie wiem, jak wrócić. Czy ja jakoś źle pojechałem? A nie, tam chyba. Ja bym chciał tak szybciej jechać. To chyba nie działa. A nie, jak puszczam W. Jak puszczam W. Ale drifty. Ocie panie, jak puszczam W, to o wiele szybciej jadę. Zdecydowanie. O, ledwo wyhamowałem. Dobra, czyli co? Przepalamy wszystko. Jakiś blok utknął. Ha, on tu cały czas był. Właśnie, RW. O, teraz działa obracanie. Jak robiliśmy ten tutorial, czy taki wstęp, co tam był, to się nie dało, bo coś tam zacięło. O Jezu. Jestem przyzwyczajony do obracania w Lambert Tycoonie, tak jak jest, że Shifta wciskamy, a tu jest pod R, więc właśnie trzeba się przyzwyczaić. Ale to z czasem wejdzie ładnie. Tak jest, to jest jakieś aluminium właśnie. Dobra, ja myślę, że w tym filmie to będzie na tyle. W następnym odcinku sprzedamy sobie to, zobaczymy, ile dostaniemy. Kupimy sobie może nową furę, albo ulepszymy działkę, jeśli się da. Na pewno się da.
Tak więc no, ogółem gra mi się giga podoba, więc pewnie jeszcze trochę filmów z tego będzie. A na dzisiaj widzimy się już nie wiem kiedy, czemu powiedziałem na dzisiaj, widzimy się już nie wiem kiedy. Pozdrawiam wszystkich wspierających i widzimy się w kolejnym. Siemano!